pan prezydent będzie brał udział w spotkaniu, czy nie. Ale kiedy ostatecznie ta decyzja zapadła, to jeszcze nie jest. Czy ma pani wiedzę? Kiedy zdziwiła się pani oddać los prezydenta wioskowy? Czy pani tak? Czy pani miała wiedzę, czy kancelaria premiera była zaangażowana, współpracowała w ustalaniu dat wylotu, przylotu samolotu prezydenckiego? Czy jest pani wiadomość na temat, czy pułk realizujący lot 7.10. Proszę mieć wątpliwości co do lotnika? Pracuję na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych KPRM. Do moich obowiązków należało m.in. przygotowanie wizyty premiera Donalda Tuska w Rosji 7 kwietnia 2010 roku. Wizytę tę przygotowywałam we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Andrzejem Przewoźnikiem. Pamiętam, że Andrzej Przewoźnik był odpowiedzialny za przygotowanie uroczystości w Katyniu. Pełnił funkcję pełnomocnika do spraw obchodu uroczystości w Katyniu, podlegał ministrowi kultury i środki finansowe na to przedsięwzięcie pochodziły z tego ministerstwa. Był gospodarzem szeregu spotkań uzgodnieniowych mających na celu przygotowanie tej uroczystości. W styczniu 2010 roku podjęto decyzję o wstępnej dacie uroczystości centralnej. Była to data 10 kwietnia 2010 roku. Ideą było to, że to mają być uroczystości polskie, ale na terenie Rosji, w których mieli uczestniczyć i premier, i prezydent. Z końcem stycznia 2010 roku wiceminister MSZ Andrzej Kremer miał wizytę w Moskwie i przekazał stronie rosyjskiej informację o wyżej wymienionym dacie uroczystości. Na początku lutego z inicjatywy rosyjskiej odbyła się rozmowa telefoniczna premiera Putina z premierem Tuskiem. Podczas rozmowy premier Putin zaprosił naszego premiera do złożenia wizyty w Rosji. Premier Tusk przyjął zaproszenie. Szczegóły dopracowania wizyty pozostawiono ludziom niższego szczebla. Kilka dni później strona rosyjska poinformowała, że premier Putin nie może być w Smoleńsku 10 kwietnia i ustalono datę 7 kwietnia 2010 roku. W ramach tej wizyty zaplanowano rozmowy dwustronne, spotkanie z grupą do spraw trudnych oraz wspólne uhonorowanie.
aktualny jako termin obchodów centralnych, zaś 7 kwietnia będzie obejmował wizytę premiera Donalda Tuska z jej osobnym programem. W sumie w lutym 2010 roku organizacja tych dwóch wizyt niejako się rozdzieliła. Łącznikiem dla tych dwóch wizyt pozostawał minister przewoźni i MSZ. Do moich zadań należało przygotowanie szczegółowego programu wizyty z 7 kwietnia we współpracy z Andrzejem Przewodnikiem i MSZ zapewnieniem jego realizacji. Punkty programu wizyty z 7 kwietnia były ustalane ze stroną rosyjską celem szczegółowego przygotowania na 23-25 marca 2010 roku miała miejsce wizyta przygotowawcza wspólnie z ministrem przewoźnikiem, grupą z kancelarii prezydenta i MSZ, przedstawicielami wojska i WOR poleciała do Moskwy grupa z kancelarii premiera. W Moskwie doszło do spotkania z naszym ambasadorem, a następnie celem dokonania ustaleń wizyty z Rosjanami pojechaliśmy do Smoleńska. Tam zostaliśmy podjęci przez gubernatora Smoleńska, który nas przywitał, a następnie urzędnicy niższego szczebla poprowadzili nas po budynku, gdzie miała się odbyć wizyta. Następnie udaliśmy się na cmentarz w Katyniu i tam ustalaliśmy szczegóły uroczystości. W tej części negocjacji ze strony rosyjskiej nie uczestniczyli urzędnicy centralnego szczebla. Stąd też następnego dnia spotkaliśmy się w Moskwie z przedstawicielami premiera Rosji i MSZ i innymi odpowiednikami naszej delegacji. W pierwszej kolejności podrobnie omówiono wizytę z Krakowa. Ostatecznie już później odstąpiliśmy od projektu wynajęcia tego samolotu. Podczas spotkania Rosjanie zapewniali nas jednak, że otrzymamy te parametry lotniska. Czy w końcu dotarły do nas, tego nie pamiętam. W tym zakresie wiedzę pełniejszą może mieć Emilia Surowska, względnie pani dyrektor Monika Boniecka, która zajmuje się między innymi tego typu sprawami. Wówczas nie wiedziałam, czego dotyczyły ustalenia wizyty z 10 kwietnia. Po wizycie przygotowawczej dalsze przygotowania toczyły się normalnym trybem. Były realizowane uzgodnienia przez MSZ i ministra przewoźnika. Miały również miejsce rozmowy telefoniczne i osobiste ministra arabskiego z ministrem Kuszakowem i w czasie tych rozmów również uzgadniano program wizyty z dnia 7 kwietnia 2010 roku. W dniu 7 kwietnia 2010 roku towarzyszyłam premierowi Tuskowi podczas wizyty w Smoleńsku. Wizyta przebiegała zgodnie z ustaleniami. Odnośnie lotniska nie mam uwag, gdyż te kwestie techniczne były poza mną. Ja odpowiadałam za program i za zawartość merytoryczną. Po zakończeniu uroczystości wróciliśmy do Polski. W dniu 10 kwietnia 2010 roku, gdy dowiedziałem się o katastrofie, pojechałam do pracy i czekałam na przybycie premiera. Następnie zgodnie z poleceniem został przygotowany przelot premiera do Witebska i przejazd z Witebska do Smoleńska. Po przyjeździe na miejsce premier Tusk spotkał się z premierem Putinem, który na niego oczekiwał i przeszli na miejsce katastrofy. Ja nie wchodziłam na miejsce katastrofy. Nie jestem w stanie nic powiedzieć o tym miejscu, poza tym, że była przygnębiająca atmosfera. Jedną z osób najlepiej zorientowanych, co się działo w dniu 10 kwietnia, jest Dariusz Burczyński, który wspólnie z ambasadorem Barem oczekiwał na płycie lotniska na przylot prezydenta i z nim się kontaktowałam w sobotę rano na okoliczność katastrofy. Poproszę Pani, wejście. Czy potwierdza Pani odczytany protokół? Czy strony mają jakieś pytania odnośnie odczytanego protokołu, jeśli to poproszę? Tak, jest dyskusja. Chciałam wyjaśnić tą okoliczność, ponieważ w tych odczytanych zeznaniach Pani stwierdza, że Rosjanie zapewnili, że lotnisko będzie czynne zarówno na 7, jak i 10 kwietnia. Dzisiaj Pani powiedziała, że zupełnie nie zajmowała się
kwestią 50 kwietnia, to jak pani wyjaśni tą sprzeczność? Ja tak to zapamiętam, nie zajmowałam się wizytą pana prezydenta, ale w tym spotkaniu przygotowawczym w Moskwie brali udział przedstawiciele protokołu, pan dyrektor Kazana i przedstawiciele WOW-u. I być może oni zadali takie pytanie w czasie wizyty. Jak pan to pan czyta? Pani pamięta, czy te ustalenia dotyczące możliwości lądowania, które były czynione podczas tej grupy przygotowawczej, dotyczyły obu lotów, czy tylko lotu pana premiera? Ja pamiętam, że była, tak jak w moich zeznaniach, że była mowa o obu wizytach. Z tego względu, że zarówno dyrektor Kazany, jak i wiceprzewodnik, jak i przedstawiciele WOW-u byli zainteresowani również wizytą 10 kwietnia. Być może oni zadali takie pytanie. Nie pamiętam w tej chwili, jak to dokładnie się odbywało. Bo byli zainteresowani wizytą 10 kwietnia i być może po zakończeniu części dotyczącej wizyty pana premiera przedstawiciele protokołu, minister przewoźnik i przedstawiciele placówki zostali dalej umawiać kwestie związane z wizytą pana prezydenta. Nas już przy tym nie było. Ale pani z tym zestawie wynika, że ma tą wiedzę, że taka informacja padła na tym spotkaniu, więc musiała paść jeszcze podczas pani obecności. Tak jak co znam, ja pamiętam, że było powiedziane, że będzie przygotowany zarówno na jedną, jak i na drugą wizytę. Ale w czasie tego naszego spotkania w ogóle kwestie dotyczące wizyty pana prezydenta poza tym nie były omawiane. Pojawiła się kwestia lotniska, pytaliśmy się o 7 kwietnia, więc nie pamiętam, czy pan dyrektor Kazana dopytał się o również o 10, czy Rosjanie sami z siebie mówili. W każdym razie ja zapamiętałam, że była mowa o dwóch wizytach. Tak jest protokole, jak tak powiedziałam, tak to było. Proszę. Dziękuję. Pozostali panu Janicki, który jest jakieś pytania? Panowie prokuratorze, proszę Masowski, proszę powiedzieć, kto zdecydował o tym, że premier Donald Tusk będzie lądował na lotnisku w Syrii? Próbowałam już wyjaśnić, jaka jest procedura. Propozycję lądowiska wskazuje kraj przyjmujący. Do tego ustosunkowuje się przewoźnik. Proszę pani, ale przepraszam, pan prokurator zapewne zrozumiał to, co pani mówiła. Ale ja nie potrafię procedurze. No to jeśli pani nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, to proszę pani odpowiedzieć udzielić. A proszę powiedzieć, kto pani przekazał tę informację, że premier będzie lądował na tym lotnisku? Nie było takiej sytuacji, żeby ktoś przekazywał mi informację, że pan premier będzie lądował na tym lotnisku. Nie było takiej sytuacji, żeby ktoś mi informację przekazywał. Strona rosyjska proponowała lądowanie po potwierdzeniu, że lotnisko będzie przygotowane w Smoleńsku i zgodnie z tym było realizowane to. To było zgodnie z tym realizowane. Dziękuję, nie mam więcej. Państwo oskarżyciele? Państwo obrońcy? Pani Bożka Kuszmudek? Do słów nie został zaproszony. Przystępuję do przedstawienia.
pierwszej połowie 2010 roku Lidia Surowska pełniła obowiązki szefa wydziału protokolarnego i z racji pełnionej funkcji była odpowiedzialna za przygotowanie pod względem organizacyjnym wizyty premiera w Katyniu we współpracy z właściwymi instytucjami. Pod względem merytorycznym, czyli przygotowaniem tez do rozmów pana premiera, zajmował się Wojciech Czajka, który zajmuje samodzielne stanowisko do spraw publicznych. Ja jako szef DSZ nadzorowałem całość przygotowań merytorycznych i organizacyjnych. Przygotowania były długotrwałe, w związku z czym wiele osób było zaangażowanych. Zarówno oboje wicedyrektorzy DSZ, czyli Beata Lamparska i Maciej Pawła, pana Czajkiem wspomagała Anieta Strzelińska, a w zakresie przygotowania organizacyjnego Emilii Surowskiej pomagała Wiktoria Wacławek i, o ile pamiętam, Joanna Wiśniewska. Przygotowanie organizacyjne wizyty zagranicznej polega na przygotowaniu programu wizyty we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, odpowiednią placówką dyplomatyczną, BOR oraz wewnętrznej w KPRM z Centrum Informacyjnym Rządu, Biurem Dyrektora Generalnego i Biurem Budżetowo-Finansowym. Obecnie i w 2010 roku obowiązki Dyrektora Generalnego pełni Rafał Kilkady i on na pewnym etapie był zaangażowany, to znaczy akceptował wniosek wyjazdowy. Na całym etapie przygotowań zaangażowana była wicedyrektor BDG Monika Bonycka, która była odpowiedzialna za sprawy organizacyjne. Kompetencja pani Bonyckiej jest kwestia organizacji transportu dla delegacji z przedstawicielami kierownictwa KPRM. Już w 2009 roku w KPRM pojawiło się założenie, że premier musi udać się na obchody do Katynia, co związane było z ogólnym planowaniem wizyt zagranicznych na 2010 rok. Na tym etapie nie było to odzwierciedlenia w dokumentach. W styczniu 2010 roku minister przewoźnik skierował zaproszenie do przedstawicieli KPRM na spotkanie w Radzie Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, które dotyczyło przygotowań do obchodów w Katyniu, ale również w Międzywojnie, Charkowie i obchodów krajowych w rocznicy zbrodni katyńskiej. Na pierwszym spotkaniu byłam ja osobiście, później również byłam na innych spotkaniach, ale tych spotkań było wiele i brali w nich udział również moi zastępcy, czyli pani Lamparska i pan Pawła. Czasami były również inne osoby z DSZ, na przykład Emilia Surowska. Na pierwszych spotkaniach nie była ustalona data obchodów w Katyniu. Ostatecznie została ustalona jedna data, czyli 10 kwietnia 2010 roku. Były brane pod uwagę inne daty, ale z powodu kalendarza pana premiera 10 kwietnia 2010 roku był najlepszą datą. Planowana była wówczas wizyta pana premiera w Stanach Zjednoczonych. W Radzie planowany był tylko przedział czasowy KPRM, ustalano datę końcową wyjazdu pana premiera na 10 kwietnia 2010 roku. Pracę DSZ nadzoruje szef kancelarii minister Arabski. Wszelkie propozycje były z nim uzgadniane. Nie pamiętam momentu samego ustalenia daty 10 kwietnia 2010 roku, ale na jednej z notatek była jego adnotacja o akceptacji terminu 10 kwietnia 2010 roku. Nie wiem, czy pan premier miał wówczas zaplanowane wizyty na 7 kwietnia 2010 roku. O tym terminie, to jest 10 kwietnia, na spotkaniu w Radzie został poinformowany minister przewodniczący. Po podjęciu decyzji o dacie uroczystości miała miejsce wizyta ministra premiera w Moskwie i, o ile wiem, on przekazał stronie rosyjskiej informację, że planowany jest udział premiera w uroczystościach obchodu w rocznicy katyńskiej. Spotkał się ze swoim odpowiednikiem i rozmawiali na różne tematy. Ministrowi premierowi zależało na ustaleniu konkretnej daty, aby podczas swoich konsultacji mógł przekazać już konkretny termin obchodu w Katyniu. Szczegóły może znać dyrektor Departamentu Polityki Wschodniej Jarosław Bartkiewicz,
który prawdopodobnie przygotowywał wizytę ministra Kremera w Moskwie. Ja z ministrem Kremerem spotykałam się często. Na pewno było takie spotkanie w Ministerstwie Kultury, na którym był minister Kremer, przewoźnik, Merta, ja też byłam obecna. Było to spotkanie prawdopodobnie przed wyjazdem ministra Kremera do Moskwy. Na początku lutego miała miejsce rozmowa telefoniczna premiera Putina z premierem Tuskiem, podczas której premier Tusk został zaproszony do złożenia wizyty w Rosji. Ja nie pamiętam, jak dokładnie było sformułowane zaproszenie, ale było dla mnie oczywiste, że oznaczało wizytę w Smoleńsku. KPRM jest dokument niejawny dotyczący tej rozmowy. Przy zaproszeniu chyba nie było podanej daty spotkania. Po rozmowie telefonicznej premierów była rozmowa telefoniczna ministra arabskiego z jego odpowiednikiem, ministrem Uszakowem, i o ile pamiętam, wówczas ustalono konkretną datę, kiedy można tę wizytę zorganizować. I tym terminem był 7 kwietnia. Nie wiem jednak, czy data była ustalona przy pierwszej, czy przy kolejnych rozmowach ministra arabskiego z ministrem Uszakowym. Była jedna wizyta ministra arabskiego w Moskwie i kolejna ministra Uszakowa w Warszawie. Nie pamiętam, kiedy dokładnie, być może na spotkaniu przewodnika. Zostało powiedziane, że jest wspólna wizyta premierów w Katyniu, której elementem było wspólne oddanie hołdu na cmentarzu katyńskim. W momencie podjęcia decyzji o realizacji wizyty premiera Tuska w Rosji, planowanej na 7 kwietnia 2010 roku, KPRM wycofał się z przygotowań do obchodów w dniu 10 kwietnia 2010 roku, bo tam nie przewidywano obecności premiera. Do tego czasu KPRM było zaangażowane w przygotowania obchodów 10 kwietnia z powodu planowanego udziału premiera. Potem KPRM brał udział w spotkaniach, ale w tych częściach, w których był omawiany udział obu premierów w uroczystości oddania hołdu na cmentarzu katyńskim. Minister przewoźnik przygotowywał nadal 10 kwietnia i równocześnie były omawiane elementy wizyty 7 kwietnia, w realizację których zaangażowany był minister przewoźnik. Wizyta 7 kwietnia była przede wszystkim wizytą zagraniczną premiera, ale z powodu specyfiki uroczystości była związana z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Stąd zaangażowanie jej przygotowanie ministra przewoźnika. Główne obchody były nadal planowane na 10 kwietnia. Przy przygotowaniu wizyt zagranicznych zarówno prezydenta, premiera i ministra spraw zagranicznych z Rosją w MSZ. Protokół dyplomatyczny jako departament MSZ odpowiada za sprawy organizacyjne wizyt zagranicznych prezydenta, premiera i ministra spraw zagranicznych. Wizyta premiera 7 kwietnia miała rozbudowany program, w którym były zarówno rozmowy polityczne premierów, spotkanie premierów z grupą do spraw trudnych, wspólny udział w złożeniu hołdu na cmentarzu w Katyniu. Była to wizyta robocza i w tym przypadku program był przygotowywany we współpracy z gospodarzami, czyli stroną rosyjską. W przypadku 10 kwietnia program był przygotowywany przez stronę polską, a strona rosyjska nie była gospodarzem wizyty, choć na jej terenie była wizyta. Zawsze kraj przyjmujący proponuje program wizyty. Gospodarzem wizyty pana premiera była strona rosyjska. Nie wiem, kto był gospodarzem wizyty 10 kwietnia pana prezydenta. Wizyty zagraniczne mogą mieć różny charakter. To znaczy jest wizyta państwowa, oficjalna lub robocza i różnią się przede wszystkim oprawą protokolarną, i muszą być na zaproszenie kraju przyjmującego. Wizyta premiera była wizytą robotą. Szczegółową różnicę może wyjaśnić pracownik protokołu dyplomatycznego. Nie wiem, jaki charakter miała wizyta prezydenta w dniu 10 kwietnia. Na pewno była wizytą zagraniczną, ale nie wiem, jaki był poziom zaangażowania protokołu dyplomatycznego. Jeżeli premier obcego państwa
przyjeżdża do Polski nie na zaproszenie premiera Tuska, Czapek, bo nie miały charakteru ustaleniowego i uzgodnieniowego, a jedynie czysto informacyjnego. W kwestii przygotowań najważniejsza jest misja przygotowawcza. Ja byłam na misji w dniach 23-25 marca 2010 roku w Smoleńsku, Katyniu i Moskwie. Misja przygotowawcza składa się z przedstawicieli różnych instytucji, z KPRMB, DSZ i CIR, a także protokół dyplomatyczny MSZ, BOR i przedstawiciele placówki. W przypadku wizyty 23-25 marca był jeszcze minister przewoźny. Ja byłam razem z Emilią Surowską. W misji przygotowawczej byli przedstawiciele KPRP, którzy mieli inny program. Minister przewoźny, dyrektor Kazana, BOR i pułkownik Śmietana byli zaangażowani w organizację wizyty 7 i 10 kwietnia. Pierwszego dnia wizyty było spotkanie w Smoleńsku i w Katyniu. Rozmawialiśmy z przedstawicielami lokalnych władz, czyli gubernatorem oraz dyrekcją Muzeum Cmentarza w Katyniu. Nie wiem, z kim spotykali się przedstawiciele KPRP. Drugiego dnia było spotkanie w Moskwie z przedstawicielami kancelarii Putina i protokołem dyplomatycznym i służb odpowiedników BOR. Ze strony naszej ambasady był pan Kurowski i Justyna Gładzik. Moim zadaniem podczas spotkań było uzgodnienie szczegółów programu. Kwestiami bezpieczeństwa zajmował się jedynie BOR. Przedstawiciel BOR był znany w poszczególnych punktach wizyty, ale ich pozostałych spotkań nie znam, gdyż BOR ma zawsze odrębny program misji przygotowawczej. Z misji przygotowawczej nie ma notatki, ale jest depesza opracowana przez ambasadora Bana. Jak planowany był wyjazd misji przygotowawczej, pan minister przewoźnik poinformował mnie, że nie jest możliwy wylot na misję samolotem specjalnym jak ze względu na to, że lotnisko w Smoleńsku jest nieczynne lub zamknięte i strona rosyjska poprosiła, aby skorzystać z połączenia rejsowego. To połączenie rejsowe było rozważane tylko do Moskwy. Ja nie wiem, skąd minister przewoźnik miał tą informację. Na spotkaniu w Moskwie 25 marca ja na posiedzeniu plenarnym całej delegacji ze stroną rosyjską zadałam pytanie, czy lotnisko w Smoleńsku będzie przygotowane na przyjęcie delegacji 7 kwietnia 2010 roku. Szef delegacji po stronie rosyjskiej odpowiedział, że lotnisko będzie przygotowane i nie będzie problemem z lądowaniem samolotu. Wydaje mi się, że on powiedział, że zarówno na 7 i na 10, ale ja nie pamiętam, czy wskazał o nie tak. Moim zdaniem on powiedział o 7 i 10 kwietnia. Spotkanie plenarne dotyczyło tylko 7 kwietnia. Po spotkaniu na sali Z z polskiej strony został minister przewoźnik, dyrektor Kazana, przedstawiciel BOR i przedstawiciele ambasady, którzy rozmawiali z wybranymi osobami ze strony rosyjskiej o wizycie 10 kwietnia. Był taki moment, że w KPRM zastanawiano się nad wyczarterowaniem samolotu, aby wziąć więcej osób do Katynia. Poprosiliśmy o plany lotniska, a dokładnie na wniosek DSZ dyrektor Boniecka zaczęła rozmowę i byliśmy proszeni przez LOT o plany lotniska. Przez MSZ zwróciliśmy się do strony rosyjskiej i nie dostawaliśmy długo tych planów lotniska. W czasie misji przygotowawczej pojawił się problem tych planów lotniska i strona rosyjska powiedziała, że wyśle. Okazało się, że nie czarterowaliśmy tych samolotów, a takie plany lotniska w Smoleńsku uzyskała dyrektor Bonnicka. Po zapewnieniu na misji przygotowawczej, że lotnisko w Smoleńsku będzie gotowe na 7 kwietnia, więcej temat lotniska nie pojawił.
do kwietnia, wcześniej, bo 5 kwietnia poleciała Emilia Surowska. Razem z nią pojechała cała grupa osób przygotowujących wizytę 7 kwietnia. Ja dostawałam do wiadomości niektóre notatki Mariusza Handlika, to znaczy te, które na mnie skierował. Pamiętam treść jednej z nich, gdyż praca informowała o jej treści. Treści pozostałych nie pamiętam. Ta jedna notatka dotyczyła rozmowy ministra Handlika z ambasadorem Gminy. Nie pamiętam kiedy. Rozmowa była o kwestiach stosunków polsko-rosyjskich. Jedną z kwestii były obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Ja zapamiętałam, że minister Handlik